ślubowa zdolnówka, ona przerwa przelata. Thank you.
pani już oddaje swoje maluchy pod skrzydła innych nauczycieli, więc też jest ich tutaj dosyć sporo. Też ponad 50% nagrodzonych, 9 uczniów, 5 jest dobrze, jest potencjał. I poprosimy prawo tego. Marietta Babicz. Mateusz Matuszak. Thank you.
Blanka Cieśniak. Filip Jaworski. Zaczęli dzielnie, ale udało się. Chociaż niektórzy to właściwie już na początku maja mogli spać spokojnie. Jest jedno wyróżnienie. Hubert Zawachowski do szkoły. Wasze imiona zostały tak małym druczkiem zapisane, ponieważ będziecie nam znikać powoli z sezonu. Thank you.
trzy osoby. To sobie zostawimy na przyszły rok szkolny. Tak? Przydadzą nam się. Takich byśmy chcieli mieć. No, przerażamy, mam te świadectwa, bo musimy niestety. Czy mama naszej Suzanny jest dobrze? Zapraszam mamę. Chcielibyśmy również rodzicom pogratulować tak wspaniałą odpowiedź. Czy może mama Nikołaja? Zapraszamy mamę. No i oczywiście została nam jeszcze jedna nagroda do wręczenia tego najlepszego z najlepszych w naszej szkole. Primus inter pares. Po nim został Mikołaj Nowak. Zapraszamy. Twoja piękność i sumienność wzbudziły nasze uznanie. Nie trzeba dodawać. Naprawdę. Wielkie gratulacje. Tutaj na ręce Olivii przekażemy również list gratulacyjny dla rodziców. Tak? Proszę o przekazanie. Gratulujemy wszystkim. Tak? Przesuńcie się. Bardziej, ale mamy, przeprosimy, koło pociechy, koło Mikołaja, bo naprawdę jest się kim pochwalić.
podziękowania dla rodziców, naszych absolwentów, tych, którzy przez lata, a było ich aż 8, pracowali na rzecz szkoły, na rzecz klasy, angażowali się bardzo aktywnie w nasze życie szkolne. I poproszę tutaj panią Agnieszkę, wręczymy jeszcze rodzicom podziękowania. Państwo Eliza i Rafał Szymański. Może kogoś pominęliśmy, coś może nam umknęło, dlatego wszystkim Państwu, wszystkim rodzicom, nie tylko naszych absolwentów, ale i pozostałym rodzicom wielkie podziękowanie za trud, pracę włożoną. Też serdecznie dziękuję Państwu za przybycie dzisiaj. Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do tego, aby wyrazić naszą wdzięczność. Dziękuję za współpracę, za okazaną życzliwość, też bez Waszego wsparcia, ponieważ szkoła z pewnością nie byłaby opisana, a uczniowie nie mieliby tylu możliwości rozwijania swych pasji i zainteresowań. Gdyby nie Wy, niektóre inicjatywy by nie powstały. Jeszcze raz za to bardzo serdecznie dziękuję. A mieliśmy rzeczywiście współpraca właściwie dwóch wiosek, nauczycieli i mieszkańców Dziębowa i Dziębówka, no, przyniosła efekt niesamowity. Impreza wszystkim się podobała. Pytają się, czy będzie powtórka. Mam nadzieję, że ktoś z gości chciałby zabrać może w tym momencie głos. Proszę. Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły, wszyscy tu obecni. Chcę powiedzieć tak, że na terenie naszej gminy mamy trzy szkoły podstawowe i wszystkie szkoły podstawowe są jednakowo ważne. I tutaj szkoła podstawowa w Dziębowie jest tak samo ważna jak szkoła podstawowa w Kaczorach, jest tak samo ważna jak szkoła podstawowa w Śmiłowie. I myślę, że wy sobie zdajecie sprawę z tego właśnie, jaką funkcję szkoła spełnia i po co właściwie to do szkoły chodzicie. Bo chodzicie do szkoły nie tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, ale najważniejsze to jest to, że do szkoły chodzicie, aby przygotować się do życia dorosłego. I tak to musicie zawsze, drogie dzieci, brać właśnie tu sobie taki wytyczny, że taką
przygotowujecie się do życia dorosłego, już nawet od pierwszej klasy, żeby później sobie w życiu dorosłym poradzić. A wam w ten czas, jak tak będziecie myśleć, że po to chodzicie do szkoły, żeby się przygotować do życia dorosłego, to będzie wam się lepiej chodziło. Bo przecież nieraz nie chce się iść do szkoły, prawda? Bo aby poszło się na wagany, albo gdzieś tam uciekło z tej szkoły, ale jak będziecie wiedzieli, że idziemy do szkoły, bo tutaj trochę razy się nauczymy dużo, bo to jest przede wszystkim właśnie nauka, wychowanie w szkole, ale cały czas w dalszym zamiarze to jest przygotowanie was do życia, w życiu dorosłego. Tutaj właśnie tak jak obserwowaliśmy w dniu dzisiejszym, no to dużo z was otrzymało szkoły, otrzymało świadectwa, no i właśnie tutaj możecie się dzisiaj cieszyć za swoją pracę, te wyróżnienie, że jednak właśnie ta nauka, to co przykładali się przez cały rok, dała efekty, bo otrzymaliście nagrody, otrzymaliście dobre świadectwa, a bądź ukończyliście szkołę podstawową, tak jak tutaj klasa 8, która już kończy szkołę podstawową i pójdzie do szkół średnich. Ja was tutaj wszystkim gratuluję za to, co osiągnęliście w tym roku szkolnym. Nie był to łatwy ten rok szkolny z różnych powodów. Przede wszystkim najbardziej nam się dała we znaki nam, to znaczy myślę o nas wszystkim. Wam tutaj uczniom, rodzicom i wszystkim dała się we znaki pandemia, którą trzeba było przeżyć i poradzić sobie z tym. Jakoś poradziliście, żyjemy teraz już w takie normalnych, prawie że normalnych czasach. No i myślę, że tak będziemy dążyć, aby tak to było już w przyszłym roku szkolnym. I tego wam serdecznie życzę, aby właśnie wrócić do normalności i żeby nam się żyło już wszystkim dobrze, żebyście chętnie przychodzili do szkoły, żebyście tutaj w szkole i bawili się, i uczyli, i mile spędzali czas. Bo tego właśnie pragną wasi rodzice, tak się starają właśnie wam organizować tutaj pobyt w szkole wasi nauczyciele i pracownicy szkoły, żeby wam tutaj też było dobrze. Widzę, że wy to doceniacie, bo nawet tutaj odbierając świadectwa czy nagrody, to dziękowali się swoim wychowawcom, dziękowali się pani dyrektor za to, że właśnie wam tutaj w szkole tak organizują życie, że wam tu jest dobrze. Ośmioklasisto, życzę wszystkiego najlepszego, żeby wam się udało później już tam w tej szkole średniej, którą sobie wybierzecie, to już sobie są przelewki, bo to już naprawdę przygotowujecie się do życia dorosłego i postanówcie zachęcić do szkół średniej z takim postanowieniem, że od zaraz zaczynacie się uczyć, przygotowywać się do tego, żeby później zdać maturę, pójść do szkoły na studia, no i układać sobie życie dorosłe. Bo tak jak już wspomniałem do wszystkich, to was to najbardziej się tyczy, dlatego że idziecie do szkół średniej, no i to już właściwie wkraczacie w dorosłe życie. I życzę, aby wam się to udało, żebyście później w życiu dorosłym sobie dobrze radzili. Wszystkim obecnym jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Miłych wakacji życzę, miłego wypoczynku. No i jeszcze tutaj z panią dyrektor przywieźliśmy również upominek, nagrodę dla najlepszego ucznia klasy 8. I poproszę teraz panią dyrektor o wręczenie tutaj tej nagrody. Tak? Szanowni Państwo, tak jak pan burmistrz już powiedział, też chcieliśmy uhonorować najlepszego ucznia waszej szkoły. I odczytam to, co napisaliśmy. Nagroda dla Mikołaja Nowaka z okazji ukończenia nauki w Szkole Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Dziębowie i osiągnięcie najlepszych wyników w nauce oraz godne reprezentowanie naszej gminy. Składamy tobie serdeczne gratulacje. Życzymy dalszych wyników w nauce oraz wielu sukcesów w przyszłości. I podpisał pan Bruno Wolski, burmistrz miasta i gminy Kaczowy, i Zdzisława Kaczyńska, dyrektor Międzygminnego Zespołu Oświaty. Serdecznie gratuluję, a wszystkim uczniom i szanownym państwu, którzy tutaj jesteście obecni, życzę udanych, bezpiecznych wakacji dla uczniów, a państwu udanego i przyjemnego uroku. Lato się zaczęło, wszystkiego dobrego. A najlepszego ucznia proszę o podejście, wręczymy nagrodę.
Ja chciałbym podziękować pani dyrektor za naszą współpracę z jednostką ochotniczej Straży Pożarnej i życzyć wszystkim zdrowych, wesołych i przyjemnych wakacji. Dziękuję wam wszystkim i pani dyrektor. Proszę bardzo, mają mi widać, a potem.